Jeśli przy pierwszym czytaniu, tak na pierwszy rzut oka, to nie jest oczywiste, to myślę, że na drugi rzut już widać, że mamy tutaj po prostu nierówność kwadratową. Przedstawiam dwa rozwiązania. W pierwszym odczytamy zbiór rozwiązań z wykresów obu funkcji. Natomiast w drugim rozwiązaniu najpierw przekształcimy nierówność do klasycznej postaci z zerem po prawej stronie, a następnie postąpimy tak jak zawsze. Na koniec porównamy jeszcze te dwa rozwiązania. Pokażę takie płynne przejście między nimi, wykorzystując GeoGebrę. Pierwszą metodę rozpoczynamy od wyznaczenia punktów wspólnych obu wykresów, a właściwie od wyznaczenia pierwszych współrzędnych tych punktów, bo y-owe nie są dla nas ważne, a x-owe tak. To oznacza, że będziemy rozwiązywać taki oto układ równań, ale tylko połowicznie. Wyznaczymy x-y. Mając po lewej stronie takie same y-ki, porównujemy też prawe strony, co prowadzi nas do takiego równania kwadratowego. Na szczęście po uporządkowaniu wszystkiego po lewej stronie dostaniemy równanie kwadratowe niezupełne. Teraz albo mnożymy obie strony przez 2, albo wyłączmy jedną drugą x przed nawias. Oto efekt. Może jeszcze sprawdźmy. Jedna druga x razy x to jest jedna druga x do kwadratu. Jedna druga x razy 6 to jest 3x. Także wszystko jest w porządku. Teraz z tej postaci iloczynowej mamy już bezpośredni dostęp do miejsc zerowych, do rozwiązań. Pierwszy czynnik, powiedzmy 1 druga x, zeruje się, gdy x jest równy 0. Drugi czynnik będzie równy 0, gdy za x podstawimy minus 6. To są rozwiązania równania, czyli pierwsze współrzędne punktów przecięcia obu wykresów. Teraz możemy już przystąpić do szkicowania wykresów obu funkcji i uwaga, zrobimy to sprytnie, tak aby nie tracić czasu na zbędne detale. Zrobimy to, co najważniejsze. Rozpoczynamy oczywiście od wykresu funkcji g, od linii prostej, bo to jest właśnie najprostsze do zrobienia. Oto punkt, przez który ta prosta przechodzi, ponieważ współczynnik b, wyraz wolny, ma wartość 2. Teraz współczynnik kierunkowy, który ma wartość minus 1, informuje nas o opadaniu tej prostej na zasadzie jedna jednostka w prawo, jedna jednostka w dół. Także tutaj będzie punkt, przez który ta prosta przechodzi. Zapomniałem dać jednostki. Jednostką jest jedna kratka. Kolejne punkty rysujemy bardzo łatwo po przekątnych kratek. To może od razu naszkicujmy większy fragment tego wykresu, może do tego punktu. Oto fragment wykresu funkcji g. Teraz coś pozornie trudniejszego, czyli szkic paraboli będącej wykresem funkcji f. Na szczęście pewne cechy tej paraboli nas kompletnie nie interesują, na przykład gdzie dokładnie znajduje się wierzchołek albo czy są miejsca zerowe, ale inne cechy są ważne. No i na szczęście te ważne są bardzo łatwe do stwierdzenia. Przede wszystkim punkty przecięcia obu wykresów. Tutaj mamy ich odcięte, takie swoiste adresy. Podstawiamy za x0 i widać, że jeden z tych punktów jest tutaj. No i teraz podstawiamy minus 6. Tutaj jest minus 6. I szybciutko znajdujemy drugi punkt wspólny, przecież on musi leżeć na prostej. Także mamy te dwa punkty, przez które przechodzi parabola. No i teraz druga ważna sprawa, ostatnia, w którą stronę są skierowane ramiona tej paraboli. Mamy tutaj współczynnik a równy 1 druga, w każdym razie dodatni, także ramiona są skierowane ku górze. To teraz taki celowo niezbyt staranny, pobieżny szkic tej paraboli. No wychodzi mi okropny. Ale dobrze, tutaj w zasadzie, tak jak powiedziałem, nie interesują nas pewne cechy. Nie jest ważne, czy ten wierzchołek jest czy tam pod osią. Natomiast ważne jest to, jak wygląda ułożenie ramion względem prostej. My chcemy mieć ramiona nad prostą, właściwie fragmenty paraboli nad prostą. No i to jest ten fragment ramienia bez punktu przecięcia. No i również ten tutaj nieco krótszy. Ten fragment paraboli, ten fragment ramienia. Widać, że te
naszkicowane, zaznaczone przeze mnie fragmenty paraboli przypadają dla takich oto x-ów. Mamy tutaj dwa przedziały, stąd taki właśnie zbiór rozwiązań nierówności, który jest jednocześnie zbiorem wszystkich argumentów x, dla których funkcja kwadratowa f przyjmuje większe wartości niż funkcja liniowa g. Drugie rozwiązanie przebiega analogicznie, właściwie mamy takie same przekształcenia, taką samą postać iloczynową i takie same pierwiastki. Różnica jest jedynie w rysunku. Teraz szkicujemy wykres nie funkcji f, tylko wykres lewej strony tej nierówności. Miejsca zerowe tego dwumianu kwadratowego to minus 6 i 0. Tutaj są odpowiednie znaki i zgodnie ze zwrotem nierówności nas interesują znaki dodatnie, które mamy tutaj na zewnątrz miejsc zerowych, czyli na lewo od minus 6 oraz na prawo od 0. Stąd identyczny zbiór rozwiązań. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, chciałem pokazać takie, powiedzmy, płynne przejście między obiema metodami. To jest sytuacja z pierwszej metody, wykres funkcji f i wykres funkcji g. Zauważmy przy okazji, że wierzchołek tej paraboli leży na osi x-ów. Mamy tutaj odciętą wierzchołka równą minus 2, rzędną wierzchołka równą 0. Ale to nie jest ważne. I teraz przejdźmy do tej drugiej metody, do ilustracji z drugiej metody. To będzie taka sytuacja. Zauważmy, że ten czerwony wykres funkcji g stał się teraz osią x-ów. Z kolei parabola, która była początkowo wykresem funkcji f, stała się teraz wykresem lewej strony z tej drugiej metody, lewej strony nierówności. Mamy tutaj całą masę różnych pośrednich nierówności. Niektóre przypadki są dosyć ciekawe, na przykład ten, gdy mamy tutaj z lewej i z prawej strony dosyć czytelne wzory.